ewidentnie coś tu kombinują. Tego się chcą pozbyć. No spójrz, jaki stary zabytek. 1012 rok, chłopie. To jest jeszcze przed krzyżakami. To najstarszy zabytek w Murckach. To są czasy, właściwie nie wiem, kto to tam był, Chrobry czy Mieszko? Bo już nie pamiętam. Chyba Chrobry już był. I zobacz, to za czasów Chrobrego. Wiesz, jakiś tam sobie budyneczek. Proszę. Widzimy tutaj 1012 rok, czas Władysława Chrobrego, króla Polski, znanego zresztą wszystkim, a to była prawdopodobnie jego stolarnia. Tutaj robili miecze z drewna. Tutaj niezatrudnionym wstęp zbroniony, a właściwie zatrudnionym już teraz. Generalnie tam tylu ludzi robi, że tam trudno się dostać, dlatego tu jestem zdromniony, bo już byśmy nie weszli razem z nimi. Tutaj jest siedliska ptaków, bo widziałem, że tu filmuję tej wersji lecą. Nikt tu nie chodził, bo nie ma śladów. Albo nikt nie wychodził, wszyscy jedną chwilę. My ich uwolnimy. O, zapraszamy do środka. Oto zabytkowa stolarnia. Fofinie. Mieli taki piękny pod spodem, piękne te kafelki i wyłożyli to takim kurde pandeklem, to trzeba mieć na stronę. Ocieplali to i dlatego, ja, wiesz? Nie włączać Sylwka, bo potem się go nie da wyłączyć, to jest jak, wiesz, reaktor atomowy, jak już się stopi rdzenia przewalone. Co mi dajesz? Kółko. No, po co mi to? Kółeczko. A nie zbieram. Nie zbierasz kółeczek? Ty, zabytkowy stół stolarski. No tak, gadaj. Jest taki więcej. To w końcu stolarnia, nie? Tu masz drugi jeszcze lepszy, chodź sam. O, tu jest lepsza pustka. Tutaj ptaszki sobie mieszkają. Tutaj gniazdka, chodź zobaczyć gniazdka. Może żeby filmować, bo to ciekawe są te gniazdka. Widzisz, patrz, tu sobie ptaszki znalazły miejsce. O. To może jeszcze chwilę wytrzymać nawet. Aczkolwiek paja się pewnie boi, żeby się już zawaliło. Ale to jeszcze ostatnie dzieło konstrukcyjne. Nie wiem, co to miało być, ale coś tutaj robili. To były prawdopodobnie ostatnie dzieła naszych przyjaciół. 100 lat. Bo przecież stolarze są przyjaciółmi listonoszy i artystów. Prawda? Na przykład stolarzem był Jezus, ale był też artystą, ale był też listonoszem, bo roznosił wieści tu i ówdzie, prawda? No. Masz recht, chłopie. Ty to wszystko nagrywaj, to są, wiesz, wielkie sprawy. Szanowny na wycieczko, zostaje stolarnia z czasów Władysława Chrobrego, jak widzieliśmy datę. Tu jest kubeczek zabytkowy, z tego kubeczka pijał sam król. Wtedy to był bardzo luksusowy kubeczek i piłamir właśnie. Ośmierznęli tych różnych takich Germanów, co nas to chciały wtedy tutaj w tej stolarni. Nie, tu są mapy jeszcze, stare mapy, jak mamy pokonać wroga. Tu są farby. To mapa, ewidentnie jest mapa. No, neolitki są już z późniejszego okresu, bo jak wiecie, nie było prądu jeszcze tak dobrego, więc już nie bądźmy ignorantami, nie? Tu jest pewnie jakiś magazynek taki z różnymi tajnymi rzeczami. Tu król się prysznicował, żeby nie śmierdzieć. Przynajmniej król musiał nie śmierdzieć, bo reszta to capiła równo, nie? Takie robili, zobacz jakie robili te... Kiedyś to okrągłe, to nie była taka kicha byle jaka. No. Kiedy wchodziły... No ci tam od tych innych, nie? Nie wiem jak oni się nazywają. To tu siedział król i witał przybyłych. I oni mu mówili co od niego chcą, a on im mówił dobra, ale będziecie w moim tym... lednie, nie? A oni mówią nie, no i była wojna. To tak już jest. Tutaj w góry są sale wyższe. Tam król uprawiał Władysław Chrobry. Tu się działy rzeczy tak zwane miłe. I tutaj właśnie robiono różne fajne rzeczy. Tu miał też król oko przy okazji, czy tam za dużo nie stoi chętnych do jakichś spraw. Proszę Państwa, szanowna wycieczko, co tu mamy? Tu mamy śmieszne butelki, powiem szczerze.
A nasi tu byli. Nasi tu byli. W każdym razie poza królem tutaj rezydował w późniejszym okresie także inżynier wentylacji. To jest jego biuro tutaj. Tu siedział za biurkiem i tutaj wydawał mądre decyzje. I jak widzimy, wentylacja jest. Wentylacja jest i działa. Widać, projekt, który zrobił, jest niezniszczony. Ponadczasowe decyzje wydawał inżynier wentylacji. Dobra, a druga droga. Co oni tu bili jakieś, kurde? Co oni tu bili niestety? No, tego się już nie dowiemy. Momencik, bo mamy gazetkę. I piszą o Beatlesach. Czasopiśnie Rytm piszą o Beatlesach. Tak, co to? Beatlesi, no, ale to jeszcze stary Beatles chyba jakiś tu, nie? W odcinku doszliśmy do longplaya With the Beatles, który ukazał się 22 listopada 1963, no. 22 listopada też został zastrzelony Kennedy. Nie wiem, którego roku, bo już nie pamiętam. Dobra. Może coś polityczne, jakieś rzeczy, krykiet, o kurde, w krykiet grali. To dobra. Robili okna, te drzwi robili tu. Oni tu niezły biznesik mieli. No. To sztandar górnictwa naszego śląskiego, troszeczkę zużyty, ale jeszcze się huśta, chociaż nie jest to już zasługa sztandaru, tylko wiatru. Wiatr raczej będzie dalej hulał, nawet kiedy wszyscy zapomną o tym, że było kiedyś górnictwo. Tak to już wiatr ma. Tu mamy trochę nieba. Mnóstwo pięknego drewna. Widać, że to stolarnia. Wszystko co z drewna robili. No. Pięknie. Szafeczki. Tak. Chyba nam tu śnieg pada. Trochę nieszczelny dach, mi się wydaje. To dosyć nawet interesujące. O, chyba tu mają dziewczyny. No. Proszę bardzo, nawet w tamtych czasach chłopaki już interesowały się dziewczynami. To niesłychane. Naprawdę. Skąd oni te zdjęcia brali? Chyba se sami drukowali. Albo Playboye kradli na zachodzie. Może być tak, co tam mamy? Szpareczka, przez którą co widać. Trochę drzeweczka. Dobrze. O. Tak. To są, jak się tak dobrze temu przyjrzeć. Właśnie to za wszystko. Boże dary. A kopalnia. Pięknie. Boże dary. Dary. O, piękne drzwi. Naprawdę ładne. Tak.
kawał dobrej roboty tu stolarze robili. I wszystko na nic. Tak, Boże dary. I coście te chopy z tymi darami narobili, no. Ładnie to tak. My przyszliśmy, no jak spadnie śnieg i trochę go więcej spadnie, to już jest po tym budynku. I myśmy przyszli się tylko pożegnać z tym budynkiem. Tu pięknie śnieg leci. Naprawdę cudownie. Dobrze. Idziemy stąd, bo tu się zaraz zawali. Krzysiek, chodź. Idę. Bo nie chcę mi się potem wykopywać cię spod tego wszystkiego. Tu jest ciekawa rzecz, właśnie zwróciłem uwagę na to. No. Coś tu jeszcze? Może w szanku jakieś dziołchy są? No nie. Ale fajna była solarnia, fajno, fajno. Podium do blablania, proszę. Tu sobie blablali pierw król, a potem a takie coś kapitaliści, a potem komuniści. Tu jest zejście na dół, tak wygląda. O ile nie spadniemy, to zejdziemy. To są właśnie schody do nieba z filmu, właściwie przepraszam, z piosenki Led Zeppelin, schody do nieba. To heaven. Dobra. A tam co widzimy, tam jest hałda, widzicie, taki mieli tu widok na hałda. Tu mieli widok na robotników, co by bąków nie zbijali. O, to jest stolarnia od środeczka. Tutaj palenie, zakaz palenia dotyczy również chodnika, to ciekawe. Czyżby tu były chodniki? Ciekawe, o jakie chodniki chodzi, czy o takie na kopalni, czy o takie przy ulicy. To bardzo ciekawe jest wszystko. Dobrze, ale my może sobie pójdziemy dalej. Piękny stary stół stolarski. Tak kuchenny. Chyba jakiś czas ta umywalka już była niemyta. To jest. O! Ktoś przyszedł. Może my sobie już pójdziemy, jak ktoś przyszedł. Następne schody. Aha, tak, tak, tu był dyrektor. To widać od razu, parzaka. Posadzka lepsza. Tu była sekretarka niechybnie. Albo sala Mara. A, tu się narodzali. O, i tu było, no proszę, proszę. Jak patrz, górnik i goła baba. Co za demoralizacja była wtedy. Widziała pani sekretarka, tu jeszcze jest do dzisiaj jej obraz. Przyjrzyjmy się z bliska, bo to jest bardzo ważne. To jest 16 sekretarka w tym biurze. Tu jakiś prysznic, a nie, to telefon, niech ktoś podaje, górnik, a no.